Babcia przygotowują w kuchni pyszne potrawy. Pierniczki pieką się w piekarniku, karp pływa w wannie. Tata wyrusza w poszukiwaniu idealnej choinki. Jest to również dobry czas, by wyciągnąć z pudeł wszystkie ozdoby świąteczne. Przymierzyć je, naprawić, a może również zrobić coś nowego. Za kilka dni, gdy spadnie śnieg, zapłonie pierwsza gwiazdka. Spotykamy się, by spędzić czas w rodzinnych, ciepłych gniazdkach. Usiądziemy przy stole pod choinką iglastą. Wszystkie świeczki zapłoną, będzie ciepło i jasno. Zaprowadź mnie, rosto do Betlejem. Zaprowadź mnie, narodził się, zaprowadź mnie, nie mogę spóźnić się, nie mogę spóźnić się. Wizerunek Dzieciątka Jezus, przedstawiający
niemowlę owinięte w pieluszki z aureolą wokół głowy. Obok dzieciątka Jezus znajduje się Matka Boska, święty Józef, wół i osiołek. Już to wiedzieli się pasterze, cieszą się z tego, cieszą szczerze, a anioł im pokazał drogę, by się mali. Przygotowaniem do świąt, zwanych popularnie gwiazdką, zajmują się wszyscy domownicy, ale z największą niecierpliwością oczekują świąt dzieci. Kiedy gwiazdka jest już blisko, to się zbliża, tak przygasa się w oczy, pyszpitana i pyszkalitasa. Dobrze się mierzy, że wtedy widać spokój bez ustawie i pisarzmy na stawie puszkają, żeby fajnie. I zamiast świecić w niebie, w płatkach śniegu krąg migoczą, jodły zamiast rosnąć w lesie, w mieście, się zjawiają nocą. Więc gdy widzę ryby w wannie, gwiazdki w śniegu, jodły w wannie, to już wiem, że lada chwila świąteczna zaczyna się. Dzień poprzedzający święta Bożego Narodzenia to Wigilia. Gdy na niebie zaświeci pierwsza w tym dniu gwiazda, wszyscy zasiadają do wspólnej wieczerzy. Jest to tylko jedyna sola, do spłynięcia niedźwiedzia cienia. A kiedy wreszcie ta gwiazdka uśmiechnie się wesoło, zapalimy świeczki na choince, zasiądziemy do wspólnego stołu. Stół przykrywamy odświętnym, śnieżowiałym obrusem. Pod obrusem układamy siano na pamiątkę, siano, na którym w żłóbku spoczywało nowonarodzone dzieciątko Jezus. Na stole stawiamy talerzyk z opłatkiem. Tradycją było od dawna i jest do dziś pozostawienie przy stole wolnego miejsca dla niespodziewanego gościa. To właśnie tego wieczoru, gdy mróz lśni, jak gwiazdy na drzewie, przy stołach są miejsca dla obcych, bo nikt być samotny nie może. To właśnie tego wieczoru, gdy wiatr zimny wydmucha, w sercu złamanym, niezłamane i smutne cicha wstępuje otucha. To właśnie tego wieczoru do bardzo wielu wieków pod dachem tkliwej klędy Bóg się rodzi w człowieku. Na stole powinny znaleźć się wszystkie płody ziemi z pola, z lasu, z sadu, a także z wody. Dlatego jemy ryby, które przynoszą zdrowie i dostatek mak,
zapewniający bogactwo i pomyślność, kapustę i grzyby, również przynoszące szczęście. Miód i bakalie miały zapewnić przychylność sił nadprzyrodzonych, orzechy mądrość, a owoce energię. Nic więc dziwnego, że aby zapewnić sobie szczęśliwy kolejny rok, trzeba spróbować wszystkich potraw. Okej, okay. A teraz czeka na nas stół nakryty abrusem świeżym i skrzypią krzesła niecierpliwie. Już czas siadać do wieczerzy. A na stole barszcz, chleb i ryba. Nad opłatkiem białym naszej mamy ciepły uśmiech. Szkoda, że nie wszyscy są z nami, że jedno miejsce jest puste. Do tradycji wigilijnej należy dzielenie się opłatkiem, który symbolizuje zgodę i jedność. Podczas dzielenia się opłatkiem składamy najbliższym życzenia, płynące ze szczerego serca. Nazwa opłatek oznacza dar ofiarny. Jest to znak chleba, czyli najprostszego pokarmu, którym powinniśmy się dzielić z każdym człowiekiem. Staropolskie opłatki były różnokolorowe i bardzo ozdobne. Te dzisiejsze są białe i ozdobne, nie? Wytłaczane. Na wsi panuje zwyczaj dzielenia się opłatkiem również ze zwierzętami, naszymi braćmi. Biały obrus lśni na stole, pod obrusem siano, płoną świecki na choince, co tu przyszła na noc. Na talerzu kluski z makiem, karpia, księżyc srebrny. Zasiadają wokół stołu dziadek bardzo chlebny. Już się ze sobą podzieliły opłatkiem. Rodzice już złożyli wszystkim moc serdecznych życzeń. Kiedy mama się dzieliła ze mną tym opłatkiem, miała w oczach łzy, widziałem targo okradkiem. Nie wiem, co też mama chciała szepnąć mi do ucha. Wiem, na drzewach nie dał spodni pani w szkole słuchał. Niedojrzały jabłek nie jadł, butów też nie brudził. Nagle słyszę, mama szepce, bądź dobry dla ludzi. Noc wigilijna jest szczególna. Tradycja mówi, że o północy w Boże Narodzenie zwierzęta mówią ludzkim głosem. Można wówczas usłyszeć od nich zarówno skargi na złe traktowanie, jak wyrazy miłości. Podobno ta noc jest pokojną nocą. Zwierzęta ludzkim przemawiają głosem, a ptaki w górze jak gwiazdy trzepoczą. Błyszczące piórka rzucają na ziemię i w chleb zmieniają się polnym kamieniem dla głodnych ludzi, zwierząt i ptaków. Nie wyobrażamy sobie świąt bez pięknie ubranego drzewka. Choinki stało się ono znakiem Bożego Narodzenia.
ponieważ w wielu kulturalnych symbolizuje życie. Jest zielone nawet wtedy, gdy pada śnieg, a słońce wstaje bardzo późno. Kiedy ubieramy choinkę, nie myślimy o tym, że tradycyjne ozdoby wieszane na niej miały kiedyś konkretne znaczenie. Gwiazda betlejemska umieszczona na szczycie drzewka miała pomagać bliskim po powrocie do domu z dalekich stron. Oświetlenie choinki oznaczało Jezusa, światło świata. Jabłka zawieszone na gałązkach symbolizowały biblijny owoc, którym kuszeni byli Adam i Ewa. Miały zapewnić zdrowie i urodę. Orzechy zabijane z serberka miały nieść drobowych i siłę. Cukierki i pierniczki i czekoladowe figurki gwarantowały szczęście dla domu. Gdzie niegdzie papierowe łańcuchy przypominały o zwolnieniu grzechem, z którego wyzwala Jezus. Uważano, że łańcuchy wzmacniają rodzinne więzi oraz chronią dom przed kłopotami. Głos anielski przypomina o aniołach, które były przy narodzeniu Jezusa. Dzwonki oznaczają dobre nowiny i radosne wydarzenia. Anioły mają opiekować się domem. Wszystkie ozdoby wykonywano kiedyś w domu, w czasie Adwentu. Wieczorami dzieci siadały z rodzicami, plotły łańcuchy, owijały orzechy, piekły pierniczki. Choinkę ubiera się zazwyczaj Wigilią i trzyma w domu aż do 2 lutego. Pod nią znajdujemy też prezenty. Moje kochane dzieci, był taki czas na świecie, że wcale nie było choinek. Ciężkie to były czasy niepospolicie. Bo to cóż, to proszę was za życie. Na święta bez choinki czy stekpinki. Po wieczerzy wigilijnej śpiewamy wspólnie kolędy. Kolęda to tradycyjna pieśń na Boże Narodzenie. W Polsce znamy wiele kolęd, które zazwyczaj są bardzo radosnymi wiśniami. Niektóre z nich są bardzo stare, inne całkiem nowe. Najpiękniejsze przełożone na 100 języków. Kolęda zabrzmiała na pasterce 24 grudnia 2018 roku. Po raz pierwszy śpiewano Cichą Noc. Kolęda i wiadomo już święta, karp i ciasto, grzyby, choinka, nastrój. Tak dziś, dobrze jest w domu, takie dobre są słowa. Wokół świerka całego w kolorowych ozdobach. Płynie zewsząd muzyka, to sąsiedzi na ściano, zanucili kolędę, my zrobimy to samo. Chodzą od domu do domu, niosąc dobrą nowinę o narodzeniu Jezusa. W
zamian dostają słodkości. Świeciła gwiazda na niebie, srebrna i staroświecka. Świeciła wigilijnie, każdy ją zna od dziecka. Zwisały z niej wysoka, długie, błyszczące promienie, a każdy promień to było jedno świecące życzenie. I przyszli nie magowie, już troszkę podstarzali, lecz wiejscy kolędnicy, zwyczajni chłopcy mali, chwycili za promienie, jak w dzwonnicy za sznury, ażeby śliczna gwiazda nie uciekła do góry. Chwycili w garść promienie, trzymając całej siły. I teraz w tym rzecz cała, by się życzenia spełniły. Życzymy Wam wszystkim, aby nadchodzące święta Bożego Narodzenia upłynęły Wam w miłym i wesołym nastroju. Wesołych świąt bez zmartwień, z baczem, z grzybami i skarbiem, z gościem, co niesie szczęście, czeka na nas przecież miejsce. Wesołych świąt, a w święta niech się snuje kolęda i gałązki świerkowe niech Wam pachną na zdrowie. Wesołych świąt, a z gwiazdką pod świeczki łuną jasną życzcie sobie jak najwięcej zwykłego ludzkiego szczęścia.
Taki kościele biją dzwony, przymycze te życzenia, pełne radości o nowym roku, szczęścia, zdrowia i pilności.